Witam wszystkich ponownie. Temat lekcji dzisiejszej to zjawisko Dopplera, rozwiązywanie zadań, znaczy kontynuujemy zadania. Wcześniej były to zadania z fal stojących, a teraz dzisiaj już tylko zjawisko Dopplera. I od razu przechodzimy do zadania. Zadanie 6.5.6, strona 83, z tego zbioru drugiego nowej ery, zakres rozszerzony oczywiście. I żeby nikt tam nie szukał zbioru, może macie, może nie macie, powinniście mieć oczywiście, ale może ktoś też z zewnątrz to oglądać, to to jest zadanie, tu zapisałem, żebyście mieli wszystko na miejscu. Więc przeczytam to jest zadanie. No, czasami niewyraźnie piszę, w ogóle niewyraźnie piszę. Z poruszającego się kutra wysłano sygnał ultradźwiękowy o częstotliwości F równa się 50 kHz w kierunku poziomym, zgodnie z kierunkiem ruchu kutra. Po odbiciu od nieruchomej przeszkody sygnał powrócił do odbiornika ze zmienioną częstotliwością F'. W wyniku nałożenia się sygnału wysłanego i sygnału powracającego powstały dudnienia o częstotliwości FD równa się 200 Hz. Oblicz prędkość, z jaką kutr zbliżał się do przeszkody. Prędkość fali dźwiękowej w wodzie V równa się 1500 m na sekundę. Zaraz rysunek to wszystko wyjaśni. Wypiszmy szybko dane, więc dane to jest ta częstotliwość, z jaką kutr wysyła te fale ultradźwięki, 50 kHz, czyli 50 000, czy 50 razy 10 do 3 Hz. Częstotliwość dudnień to 200 Hz i prędkość fali. Właśnie ja będę starał się używać tych symboli, które były u nas użyte w wyprowadzeniu. Dopiero później doprowadzimy do, znaczy użyjemy ich oznaczenia. Czyli u nas prędkość fali to jest VF, żeby było jasne, ten indeks będzie nam mówił, co to jest. To jest 1500 m na sekundę, ale oni oznaczyli prędkość fali właśnie symbolem V, ale my do tego przejdziemy na samym końcu dopiero. Będziemy używali wzorów, które wcześniej wyprowadziliśmy i z tymi oznaczeniami, żeby była zgodność oznaczeń tych wcześniejszych i obecnych, to dopiero na samym końcu zamiast VF podstawimy to tej V. No i teraz rysunek. Nie jest zbyt piękny rysunek. To jest kuter, a to jest woda, takie fale na wodzie. To jest ta przeszkoda pod wodą. W tym miejscu to urządzenie, które jest w kutrze, wysyła ultradźwięki poziomo. One się przemieszczają, odbijają się od tej przeszkody i wracają. I w tym urządzeniu nakłada się właśnie ta fala wytwarzana przez właśnie to urządzenie tego kutra, które jest w tym kutrze, razem z tą falą powracającą, której częstotliwość będzie inna. Zaraz zobaczymy dlaczego i z czego to wynika. No i to jest zadanie ze zjawiska Dopplera właśnie. I teraz będą to pewne problemy, trzeba będzie, bo będą te dwa obiekty zamieniały się rolami. Więc chwilowo musimy sprowadzić to zadanie do naszego problemu z zjawiskiem Dopplera, czyli w naszej analizie używaliśmy pojęcia źródło fali i obserwator, czyli jakby obserwator, który odbiera tą falę. Tak? I na początku to źródłem fali jest ten statek, a tym obserwatorem w cudzysłowie jest ta przeszkodę, do której ta fala dociera. I teraz, ponieważ i to jest przypadek, gdy źródło fali przybliża się do obserwatora. Obserwator spoczywa i źródło fali się do obserwatora przybliża. No i teraz w takim razie muszę przypomnieć Wam, żebyście mieli wszystko w jednym miejscu i nie szukali tego. Więc przypominam, to jest przypadek właśnie o tam, gdzie przypominam to wyprowadzenie całe. Tu jest zjawisko Dopplera, tak było. I to jest punkt drugi. Źródło przybliża się do obserwatora z prędkością VZ. Więc ja tak króciutko to pokażę, bo mogą też to oglądać osoby, które nie miały tamtej lekcji, albo są całkowicie z zewnątrz również. No, też mogą wtedy to w całości. Będzie ta lekcja stanowiła pewną taką całość. Nie trzeba będzie żadnych szukać odnośników albo w podręcznikach gdzieś przeszkodzić. To było wyprowadzenie wzoru, który zaraz użyjemy. No to Wy możecie szybko sobie to zatrzymać. I tu wyprowadzenie.
I wzór końcowy, który my potrzebujemy, to jest ten. To jest to F', częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora, czyli jak gdyby dla nas to jest ta przeszkoda tym obserwatorem. Częstotliwość fali wysyłanej przez źródło. Źródło, prędkość fali minus prędkość źródła. No i ten wzór właśnie możemy teraz wykorzystać. Możemy wykorzystać, w takim razie pokazuję już tu, czyli do przeszkody dotorą falę z częstotliwością, właśnie to jest, czyli odbiorca, czyli obserwator, gdyby tu był, to by dobrał falę o częstotliwości F'. Tu dodamy F1', bo F' będzie tą falą, znaczy częstotliwością fali, która potem po odbiciu wraca do obserwatora. Tak oni oznaczyli, więc musimy to tu zmienić oznaczenie, że F1' to jest częstotliwość fali docierającej do tej naszej przeszkody. No to jest zgodnie z tym wzorem, co przed chwileczką pokazałem. To było prędkość fali przez prędkość fali minus prędkość źródła razy częstotliwość tej fali emitowanej przez w źródle. Ponieważ tu napisałem, ponieważ źródło fali do niej się przybliża, czy do tej przeszkody. Czyli obserwator jest nieruchomy, a źródło się przybliża. To jest ten pierwszy punkt analizy w zjawisku Dopplera, który u nas był. No i teraz co się dzieje? Teraz ta fala odbija się z taką częstotliwością, z jaką dociera, czy z tą, i porusza się w drugą stronę fala z taką częstotliwością. I gdyby, no właśnie, i teraz ta fala, i teraz źródłem fali staje się ten nasz obserwator, bo tak jakby od niego się odbija fala, czyli tak jakby on stał się źródłem teraz fali, a obserwatorem jest jak gdyby ten statek, nasze urządzenie, które wcześniej wysyłało te fale. Czyli obserwator się przybliża do źródła. To jest wtedy źródło, a to jest też teraz nasz obserwator, do którego ta fala się zbliża. Ten obserwator się przybliża do źródła. No to w takim razie przypomnijmy sobie ten punkt naszej analizy wcześniejszej. O, tu jest ten punkt. Wyprowadzenie wzoru. Obserwator przybliża się do źródła z prędkością VO. Prędkość obserwatora to jest. I tu jest rysunek do tego wyprowadzenia, odpowiednie wzory, podstawienie. I tu jest wzór, który otrzymaliśmy. Czy prędkość fali odbieranej przez obserwator, czyli jak gdyby docierającej do tego obserwatora, czy do kutra u nas, to będzie prędkość fali plus prędkość obserwatora przez prędkość fali razy częstotliwość fali, która znaczy wysłanej przez źródło, czyli u nas to fali odbitej od tej naszej przeszkody. Ale u nas właśnie czym, no prędkość fali jest tak samo oznaczona u nas, ale czym jest teraz ta prędkość obserwatora? No to jest prędkość tego statku. My ją oznaczyliśmy VZ, bo wcześniej ten statek to był źródłem, a teraz jest, więc u nas to VO będzie również VZ. Tak, czyli, bo teraz nasz statek stał się obserwatorem, ale nadal się tak samo porusza. W takim razie wzór, który potrzebujemy, żeby się kartki nie pomieszały, to mam ich dużo, więc w takim razie wzór. O, tu było widoczne. Może przeczytam ten treść, żebyście mieli również wyjaśnienie. Następnie możemy potraktować przeszkodę jako... Znaczy to, co powiedziałem wcześniej. Następnie możemy potraktować przeszkodę jako nieruchome źródło fali o częstotliwości właśnie F1'. Czyli to jest ta częstotliwość. Fala ta będzie odbierana przez zbliżającego się do źródła, czyli do tej przeszkody kutra, który możemy potraktować jak zbliżającego się do nieruchomego źródła obserwatora. Czyli u nas to jest wtedy ten nieruchome źródło, a tu zbliża się do tego źródła obserwator, do którego ta fala dociera. No to ten wzór, który pokazałem ostatnio, wykorzystujemy. Czyli częstotliwość teraz fali odbieranej przez obserwatora, czyli docierającej do, po odbiciu oczywiście od przeszkody do naszego urządzenia, to jest będzie F', tak oni w zadaniu oznaczyli, to będzie to prędkość fali plus prędkość obserwatora, ale u nas teraz ten obserwatorem jest nasz statek, czyli prędkość obserwatora VO to jest prędkość tego statku, a my oznaczymy VZ.
no bo to było źródło na początku, a stąd to jest to Z. Czyli w to miejsce zamiast VO pojawia się VZ. No ale to już jest ta częstotliwość fali odbitej od tego naszej przeszkody. Już nie F, tylko to F1', prim, tak? O. No i dalej to już czysta matematyka. W miejsce F1' prim trzeba wstawić ten wzór, który tu mamy. No to tu jest wstawione, czyli to co było jest, tylko w miejsce F1' prim pojawił się ten cały wzór, więc tu mamy. Skróci się prędkość fali tu i tu, więc będzie można w formie ułamka to co zostało napisać. O. I teraz analizujemy właśnie co jest większe od czego, czy częstotliwość fali emitowanej przez źródło, czy częstotliwość fali, która właśnie powróciła do źródła. No to spójrzmy, gdyby nie było tego VZ i VZ tu i tu, no to prędkość fali byłoby 1, czyli po prostu to F. A teraz do licznika dodaliśmy tu VZ, co spowodowało zwiększenie licznika, a od mianownika odjęliśmy VZ, czy co spowodowało zmniejszenie mianownika. Obie czynności powodują zwiększenie tego ułamka. Czyli ten, jak wcześniej był równy 1, to teraz będzie większy od 1. Jak pomnożymy coś przez liczbę większą od 1, to co powstanie, będzie większe od tego mnożonego. Czyli ta częstotliwość fali docierającej do tej odbieranej przez tego obserwatora, czy docierającej do naszego odbiornika tej fali, czy do kutera, będzie większa od częstotliwości fali wysyłanej przez ten kuter, czy F' większy od F. A do czego to jest potrzebne? Ale ponieważ różnica między tymi częstotliwościami będzie nieduża, wtedy właśnie jak nakładają się te dwie fale, czy fala emitowana przez to źródło fali, to o tej częstotliwości i fala, która wraca po odbiciu od przeszkody i one się różnią nieznacznie częstotliwością, to właśnie wtedy występują dudnienia i ta częstotliwość dudnień jest różnicą tych częstotliwości i trzeba odejmować od większej mniejszej. Jakby ktoś nie wiedział, która jest większa, to trzeba by brać wartość bezwzględną tej różnicy, ale my chcemy wiedzieć i możemy wiedzieć, więc F' jest większa od F, czyli odejmujemy od F'F. No i teraz wystarczy w miejsce, ponieważ FD jest podane i F jest podane, a F' nie jest podane, to musimy pozbyć się tej niewiadomej. Właśnie ten cały wzór, zamiast F' wstawiamy cały ten wzór. No i cała reszta to jest tylko matematyka i obliczenie z tego, bo czego, o co pytają? Pytają się o prędkość tego statku, czy prędkość źródła u nas w tej fali. Tak, VZ musimy obliczyć. A dane są wielkości go F, FD, i prędkość fali, czy z którą oni zaczęli symbolem fali, to na końcu przejdziemy do ich oznaczenia dopiero. No i w takim razie cała reszta to technicznie. Wstawiamy jeszcze raz ten wzór w to miejsce. O, przepraszam, nie widać. Tak, no, jeszcze raz. Ten wzór, czy w to miejsce wstawiamy. Przed to F, tak? I to jest już, tak, żeby razem to było widoczne. O, będzie widoczne. Czyli to miejsce wstawiliśmy to. Tu na porządku jest ten cały wyraz. No i cała reszta to technika obliczeń. Może ja powiększę dla siebie, bo ja tu już w okienko takie patrzę małe i nie bardzo widzę, już ślepy jestem w tym wieku. O. No i teraz mamy z tego równania obliczyć VZ. To jest u nas jedyne niewydane, bo F znamy, prędkość fali znamy, częstotliwość dudnień znamy, no to jedyną niewiadomą jest prędkość tego źródła, czyli prędkość statku u nas. Występuje dwa razy, a na szczęście w tej samej potędze, to trzeba wymnożyć wszystko. No, najpierw przeniesiemy to dla wygody, to F na drugą stronę i wymnożymy przez ten mianownik, czyli VF razy VZ. Tu też wymnożymy w tym liczniku wszystko. Wyrazy z niewiadomo, czy VZ przeniesiemy na jedną stronę, trzeba popatrzeć, na którą jest to wygodniej. Wyrazy bez VZ na drugą, ponieważ VZ jest w tej samej potędze, to VZ da się wtedy wyłączyć przed nawias i podzielić przez to, co jest w tym nawiasie. No to robimy. Więc F przenosimy na drugą stronę. Tu już jest z plusem, bo z minusem jest z plusem. Wymnażamy obie strony przez ten mianownik, więc tu znika on, a tu się pojawi obok, ale tu wymnożymy te dwa, jakbyś ten nawias i ten drugi nawias wymnażamy, więc będzie to razy to, minus to razy to, plus to razy to, plus minus to razy to. I tu jest wymnożone.
I też wymnożyliśmy to VF plus VZ razy F osobno wymnożyliśmy. Powinienem to odwrotną kolejność, żeby było łatwiej to zauważyć coś. I przenosimy na jedną stronę wszystkie wyrazy, lepiej tu na prawą przenieść, patrząc na znaki, wszystkie wyrazy zawierające prędkość źródła, czyli to, co chcemy obliczyć, czy prędkość statku to jest, wszystkie nie zawierające prędkości statku na drugą stronę, tu się dwie wielkości skracają, wyłączamy przed nawias VZ, wyłączamy i dzielimy przez ten nawias, bo to będzie, te wyrażenia są identyczne, będziemy mieć 2 VZ razy F, tak, i dzielimy przez ten nawias, już nie będzie nawias potrzebny. I teraz właśnie dopiero na końcu tą prędkość fali, oni oznaczyli po prostu symbolem V, więc teraz przejdziemy do ich oznaczeń, żeby porównać je ewentualnie z odpowiedzią. Po wstawieniu danych otrzymujemy 3 metry na sekundę. No i tu powtarzam jeszcze, że VZ to jest prędkość kutra, a V prędkość fali dźwiękowej w wodzie. I już mamy pierwsze zadanie zrobione, a teraz, żeby drugie zadanie i trzecie zrobić, musimy troszeczkę taki jakby, ma taka krótka teoria być, ale właśnie poznamy kolejny schemat i dość często bywają zadania właśnie z tego, co zaraz zrobimy. Muszę sobie uporządkować, żeby mi te kartki.